drogie, kochane, umiłowane kandydatki na księżniczki. Zawsze jak tu jestem, to mi się przypomina w ostatniej chwili, że mam coś bardzo, bardzo ważnego do powiedzenia. Oprócz tego, że ten dzieciak drze się, no nie powiem co drze się, to mam coś bardzo ważnego. Zanim wasze dziecko będzie tak łatwo się zachowywać i tak się darło na całe lotnisko, to trzeba wpierw chwycić tego księcia z bajki. Żeby go chwycić, to trzeba go oczarować, żeby to się udało na poważnie i na ten na dłużej, to tak, żeby tak od razu zajść w ciążę i zrobić dzieciaka z księciem bajki, to nie jest takie proste. Oni nie są tacy łatwowierni, że ty akurat nie masz jajeczkowania. Nie. Oni już w tej chwili bardzo uważają. Mówię o mężczyznach i książętach. Natomiast takich, który chce mieć dzieci, to nie uważa. Ale zostawmy dzieciorobów, przejmijmy do księcia z bajki. Żeby tego księcia z bajki chwycić, to trzeba być niezwykłą, wyjątkową kobietą. I teraz uwaga, drogie panie, bo to jest to miejsce, kiedy jestem szczery, jestem w pełni otwarty i za te najcenniejsze uwagi wypowiadane na lotnisku nie pobieram opłat, a ta uwaga, ta rada jest warta kolosalny majątek. Jak złowić księcia z bajki? Jedną z tych niewielu, czyli 17 zasadniczych rzeczy, które potrzebują, które odróżniają księżniczkę od zwykłej, przeciętnej niewiasty, to jest pasja. Książę z bajki chce mieć kobietę z pasją. Pasja. Pasja to jest coś, co powoduje, że kobieta przestaje być niewiastą, staje się pełnokrwistą kobietą albo nawet księżniczką z bajki. Żeby mieć pasję, to ta kobieta potrzebuje nie tylko czuć się wyjątkową, ale pokazać swoją księciowi z bajki, że ma pasję. Jak się pasję pokazuje? I tu, kochane, jest sposób na pokazanie pasji. Wszystko jedno, jaką masz pasję, to on tej pasji nie zauważy. On ma zauważyć coś innego, że jesteś kobietą z pasją. Co robi kobieta z pasją? Kobieta z pasją się zachwyca na początku. Jak się zachwyca nim, nie znając go, to wychodzi na idiotkę. Dlatego wpierw się nie zachwycasz nim, tylko się zachwycasz wszystkim, co cię otacza dookoła. Przechodzisz koło wystawy i zachwycasz się, o jaka piękna bluzka. Przechodzisz koło drzewa i mówisz, o jaki piękny dąb. Ważne, żebyś nie pomyliła z kasztanem. To ma być dąb. Jak już jesteś z pasją i się zachwycasz, to ze znawstwem. To ma być dąb, jak chodzisz po dębu. No. Następne, bardzo ważne, że się zachwycasz wszystkim. Zachwycasz się pogodą, a jeszcze lepiej, jak się zachwycasz chmurkami. O, jaka śliczna chmurka, ale jak chcesz być bardzo z pasją, możesz powiedzieć, co za piękny cumulonimbus. Oczywiście nie mów nigdy, że cumulonimbus, bo żaden cumulonimbus nie jest piękny. Cumulus może być piękny, dlatego ostrożnie. Jak jesteś z pasją, to się zachwycasz z pasją i ze znawstwem. Jak nie masz znawstwa, to się zachwycasz wszystkim, co ciebie otacza. Uśmiechasz się do całego świata i możesz się zachwycać, o jaki śliczny chłopczyk, lub jaki ładna dziewczynka, lub jaki ładny wózek dla dziecka. Też się możesz tym zachwycić. Nie szkodzi. Nie mów, że ja bym też taki chciała mieć. Nie, tego nie dodajesz. Mówisz tylko, że coś jest prześlicznego, ładnego. Jaka ładna fryzura. Jaki ładny samochód, tylko oczywiście jak wchodzisz na temat samochodu, to dobrze, żebyś znała markę chociaż tego, jaki ładny. No, dlatego lepiej nie. Dlatego się zachwycaj takimi rzeczami, które kobieta może się zachwycać bezkarnie, czyli na przykład przechodzisz po jubilera,
i zachwycasz się pierścionkiem. O, jaki cudny pierścionek, oczywiście pokazujesz na ten, który jest no, najdroższy na wystawie, bo ten jest cudny. Te tańsze nie są takie cudne. Ten jest cudny, no. Możesz się zachwycać wszelkimi rzeczami, wszystkim się możesz zachwycać. Ważne, żebyś się zachwycała i uśmiechała. Natomiast jak go już trochę poznasz, to twój zachwyt ma być skierowany w pewnym procencie na niego. Czyli po jednym dniu w 10%, po 10 dniu, no może być w 100% skierowany na niego. No, mówić o jaki śliczny krawat, jak cudnie dobrałeś go do koszuli. Pod warunkiem, że to jest prawdziwe. Nie zachwycasz się byle czym, tylko zachwycasz się tym, czym warto się zachwycać. Pamiętaj. I dlatego uwaga. Zachwycanie się to jest 70% całej treści uwodzenia faceta. W przypadku księcia 60%. W 60% zachwycanie się jest skuteczne. Reszta to są te inne rzeczy, które ci chętnie opowiem. Ale dzisiaj zachwyć się teraz tym filmikiem i postaw łapkę dla treningu. Za najpiękniejszy zachwyt prześlę ci prywatny ci prześlę filmik, czym należy się zachwycać po pierwszej randce. O.